Jakie prawne możliwości ma pacjent w dochodzeniu swoich praw? Rozmaite. Najpierw może zbierać informacje publiczne poprzez swoje organizacje albo sam występując o te informacje. Może zbierać wiedzę na temat tego, jak wygląda koszyk świadczeń gwarantowanych. Jeżeli coś się dzieje z dostępnością, jest ograniczona, może zwracać się do Rzecznika Praw Pacjenta, do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Rzecznika Praw Dziecka. To są takie organizacje, czy ombudsmen, prawda, instytucje, które mają reprezentować zbiorowe interesy. Mogą również w niektórych przypadkach sami występować na drogę sądową, czy to przeciwko regulatorom, ministerstwu, NFZ-owi, czy przeciwko szpitalom, na przykład w sytuacji, kiedy jakieś problemy z dostępnością czy jakością leczenia wynikają z winy szpitala. Także ten zakres możliwych działań pacjentów jest bardzo duży, zarówno indywidualnych osób, jak i organizacji pacjenckich. Tylko trzeba wykorzystywać wszystkie te instrumenty, które prawo przewiduje. A jak pacjent może udowodnić, że nie został poinformowany lub nie miał dostępu do danej terapii? No, to jest oczywiście zawsze bardzo trudne. Kwestia dowodowa w ogóle w jakichś sporach z lekarzami jest skomplikowaną rzeczą, bo też do niektórych spraw potrzebni są biegli, którzy też są lekarzami z tej samej dziedziny. Jest zawsze ten problem, jak uzyskać takie materiały. Natomiast świadomy pacjent powinien domagać się na każdym kroku swojego leczenia, zwłaszcza jeżeli to jest leczenie ratujące życie, po prostu na piśmie rozmaitych dyrektyw czy dokumentów ze szpitala. Powinien domagać się respektowania swojego prawa do wyrażenia zgody, czy na zamienianie terapii, czy na w ogóle wykonywanie terapii. Powinien zainteresować się swoją dokumentacją medyczną, starać się mieć jak największy dostęp do niej. No, jest era aktywnego pacjenta, to znaczy nie możemy wszystkiego zwalać na system, na wady systemu, na niedostępność wynikającą z finansowania. Sami musimy również dbać o swoje interesy i być świadomymi tych praw, które po naszej stronie są. Domagać się pełnej wiedzy o leczeniu. Można powiedzieć, że im pacjent jest bardziej wymagający, tym jest większa szansa na powodzenie jego leczenia, ponieważ on jest zainteresowany swoim leczeniem, zainteresowany swoją chorobą, wie dużo, jest partnerem dla lekarza, ta dysproporcja wiedzy się zmniejsza. Więc im więcej zbierzemy tych dokumentów, im więcej decyzji, które nie odpowiadają nam, zakwestionujemy w możliwy, dostępny sposób, tym większa szansa na to, że my sami będziemy lepiej leczeni, ale też następni po nas, prawda, będą mieli jakieś przetarte ścieżki. Także instrumentów jest sporo, one oczywiście bardzo zależą od tego, z jakiego miejsca systemu, że tak powiem, to leczenie wynika, czy z jakich przepisów, czy to są leki, czy to są jakieś inne świadczenia, czy to są jakieś rehabilitacyjne świadczenia, prawda, czy hospicyjne, no to z różnych regulacji prawnych wynika dostępność do nich, czy uprawnienie do nich. Więc to trzeba każdą sprawę osobno rozpatrzeć, natomiast na pewno świadomość prawna pacjentów jest tutaj kluczowa. Pacjent jest w lepszej sytuacji, kiedy wcześniej wie o całym spektrum terapii i może zakwestionować daną decyzję lekarza w chwili, jakby w danej chwili, czy jak kiedy po fakcie dowie się, że dana terapia była, a nie została na przykład mu zaoferowana lub nie został o niej poinformowany? Nie, no oczywiście pacjent powinien zadawać pytania lekarzowi, a lekarz ma obowiązek z ustawy o zawodzie lekarza poinformować pacjenta o wszystkich dostępnych metodach leczenia. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, pacjentowi należy się aktualna wiedza medyczna. Żeby dochodzić tej aktualnej wiedzy, pacjent musi wiedzieć, co w niej jest, prawda? Czyli sam powinien również interesować się swoim schorzeniem, terapiami dostępnymi. Organizacje pacjenckie, kluczowa rola, żeby właśnie informowały też ludzi, o co właściwie możemy walczyć, jakie są te standardy aktualnej wiedzy medycznej. I ta rozmowa, oczywiście zawsze na nią jest za mało czasu w każdym systemie, natomiast powinna się odbywać i nie powinna się ograniczać jedynie do tego, co lekarz może podać w danym szpitalu czy w ramach NFZ-u. U nas jest taka bolączka, że lekarze, no nie mając do dyspozycji pełnej palety możliwości, ograniczają swój przekaz do pacjenta do tego, co w danym szpitalu może być podane. Pacjent powinien świadomie mieć możliwość wybrać. Jest dyrektywa transgraniczna, ludzie mogą wyjeżdżać, mogą się domagać leczenia, zwrotu kosztów leczenia za granicą, jeżeli w Polsce są one niedostępne. Także cała ta paleta możliwości prawnych istnieje. One nie są idealne, nie są bardzo efektywne, ale jeżeli nie będziemy z nich korzystać, to nie będziemy ich udrażniać. Czy zmiana rozporządzeń na obwieszczenia ma jakiekolwiek konsekwencje dla pacjenta?
jest w tej całej sferze zdrowotnej całkowity bałagan terminologiczny, dlatego że oprócz ustaw mamy rozporządzenia i obwieszczenia różnej materii, jeszcze mamy zarządzenia NFZ-u. Także trzeba sobie powiedzieć, że źródłem prawa są ustawy i rozporządzenia ministra. Obwieszczenia to jest tylko lista na przykład decyzji refundacyjnych, prawda? Jeżeli obwieszczeniami będą na przykład standardy ogłaszane, no to znowu z ustawy musi wynikać, że te standardy wiążą. Sama forma obwieszczenia tu nie wystarczy, bo zarówno państwo, jak i obywatele związani są tylko tymi dokumentami, które mają odpowiednią nazwę, czyli nazywają się ustawa lub rozporządzenie. W refundacji na przykład obwieszczenie jest jedynie zbiorem decyzji refundacyjnych, które z kolei są wydane w trybie administracyjnym. Także też pacjenci, organizacje pacjenckie, niestety wiem, że to jest nudne, wydaje się być takie bardzo administracyjne, natomiast rzeczywiście od tego, w jaki sposób nazwany jest dany dokument, zależy jego ważność prawna, że tak powiem. I musimy też tego pilnować. Przykład standardów porodowych, który był rozstrzygnięty rozporządzeniem, ale nie do ustawy o świadczeniach, tylko do ustawy o działalności leczniczej, też pokazuje, że owszem, te standardy były, ale tak systemowo biorąc, one nie były zagwarantowane, ponieważ one były zaadresowane do szpitali, a nie, nie znajdowały się w ustawie, która mówi, co się należy pacjentowi. Więc to są takie niuanse, ale one później powodują na przykład w sporach sądowych duży galimatias.